Znajdujemy się tutaj, proszę Państwa, w miejscu, gdzie powstaje mąka do pieczenia chleba. To jest przyrząd, który nazywa się żarna. Okay, so we are in the place where people make bread. This is a special kind of equipment that should produce some flour. It's in Polish language, it's called żarna. Powstanie mąki polega na tym, że kamień o kamień pociera, rozciera ziarno i wysypuje się mąka. Praca ta jest bardzo ciężka. It's a hard work. Trzeba do tego mieć siły. You need to have a power to wytrwałości. That. Stamina. A nade wszystko kochać pracę. And what's the most important? You need to love i wytwarzanie, wytwarzanie chleba. And bread making. To tu przez tą dziureczkę sypiemy żyto. Żyto, to jest zboże. So you put the corn into this hole. Zboże musi być wysuszone i bardzo delikatnie sypiemy małymi porcjami, bo jeżeli nasypiemy dużo, to i tak gospodyni, która chciała upiec chlebek, musiała dużo się napracować, dlatego mówię, że to była kiedyś bajeczka. To była kiedyś bajeczka. Znaczy teraz to jest bajka, prawda? Ale przedtem, no wyobraźcie sobie, żeby taki placek upiec, ile to trzeba było siły włożyć w to, żeby to pokręcić. You have to take a small portion of the seeds, put it, you know, and work with this tool. So she says that now the ladies don't do that. Just go to the shop, they buy products, they put mix and that's it. And you have to imagine how difficult it was for the ladies, because that's a women's job, right? To work with these objects. O, to jest taka mąka, wychodzi z tego żarna. O, i wtedy przesiewamy tą mąkę. Może każdy sobie wziąć, zobaczyć, dotknąć, jak to wygląda. Ona jest taka szorstka, prawda? Szorstka. Szorstka mąka jest ona. I pachnie prawdziwym żytem. And it smells like a real... pachnie prawdziwym żytem. Także kto będzie miał ochotę spróbować pobawić się tu tym, to wystarczy. Destroy. No, it's not possible to destroy. More, yeah? Jeszcze more. Jest. Jeszcze. Wszystko to? Można. Oh, yeah. Jak będzie miał dużo siły. Hey, he is strong. Znajdujemy się w miejscu, w którym wypieka się chleb żarnowy. Okay, so we are in the place where we make the wholemeal bread. To jest stary piec. This is the old oven. Taki jak był kiedyś piec za naszych dziadków. Może by troszeczkę został skrócony, ale cała budowa jest taka sama. It's the same oven that my grandparents used to use. Jeżeli pojedziecie do swojego kraju, if you go to your own countries, to zbudujcie taki piec. W tej chwili to my już posiadamy dzieże elektryczne.
This is a special kind of tool. It's a traditional one. Now we have electric at home. Elektryczne dzieże posiadamy i posiadamy również żarno elektryczne. Na włącza się silniki. All the equipments we have now, we have electric ones, so we do not do them like in a traditional way. To chodzi o to, żeby przekazać całą esencję tak zwanego chleba, żeby pokazać, jak ono powstawało, tylko teraz już jest wszystko tak bardziej udoskonalone. So the process is actually the same, yeah, the steps, but just the tools are modern. Receptura jest taka sama, tylko jest po prostu lżej nam wytwarzać. The recipe is totally the same, but the tools are modern and it's easier for us to do it. No dobrze. Teraz, proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chciałby spróbować miesić chlebek? Does anybody would like to put your own hands into it? Bo jak widzimy, piec się pali. Do you want to? Może byśmy coś upiekli. So you will like make it clean, I guess. There is some soap. So anybody like to volunteer to try to work the kitchen? Okay. So yeah, we have yes? one. Yeah, mamy jedną ofertniczkę. No dobrze. Wkładaj rąk na dół. O tak, rób. And this that one? She's demonstrating, so watch the her hands. Yeah. Można spróbować, jak smakuje. Żebyś miała smak. No how? What's your name? Get some flour into it. And rączki, żeby były suche. It's too wet, so to dry. Bardziej suche ruch. I teraz tak sobie obierz. Ale. Więc to na taką porcję, no to trzeba z godziny mieszać. 60 minutes work. Really? Ale tyle nie będziemy męczyć. But you want to do for 60 minutes, don't worry. Zobaczymy. Troszeczkę podrósł nam chlebek, prawda? Okay, so troszeczkę podrósł. Więc ja proszę teraz, żeby ten chlebek został nałożony na mąkę tam postaw. Tu, postaw na ławce. Now Maciek will put the cake into the form. I proszę.